Jak skutecznie schudnąć? To pytanie dręczy osoby z nadwagą. Według dr Beck to, czy gruby się odchudzą, zależy od tego, czy nauczą się myśleć inaczej. Myśleć jak ludzie szczupli. Mówiliśmy o tym, ja rzucę na szerszy kontekst. Masz nadwagę, jesteś gruby, myśl jak chudy. Zobaczysz wąską dziurę w płocie, wchodzisz w nią. Zobaczysz w sklepie zgrabne portki rozmiar 32, ty nosisz rozmiar 650. Co tam? Kupujesz. Wystaje ci brzuch, myśl jak szczupły koleś. Wbij się w spodnie rurki i koszulę włóż w te spodnie, buty w szpic, do tego kusa marynareczka i jesteś szczupły jolero. Podobną zasadę, myśl, że jesteś inny, można rozciągnąć na inne dziedziny. Jesteś brzydki, myśl jak ładny. Podbijasz do nieznajomej, ładnej dziewczyny na imprezie albo w pubie czy na dyskotece i mówisz: dziś chwilowo nie mam czasu, zajęty jestem myśleniem jak szczupły, ale jutro już bim bom, pójdziemy do mnie. Wprowadzasz bałagan, myśl, że wprowadzasz ład. Jesteś biedny, a chcesz być bogaty, to myśl jak człowiek bogaty. Nie postępuj jak człowiek bogaty, bo jeszcze bardziej zbiedniejesz, ale myśl jak bogaty. Gdzieby tu skierować moje tankowce, co pomyśl. Muszę opieprzyć George'a, że niedokładnie mi umił Bentley'a. I w myśli opierniczasz se George'a. Albo se rozważasz. Kurczę, nie wiem, czy kupić klub piłkarski Liverpool, czy kozacki Paco Trabanta żonie. No, Liverpool niby wyjdzie taniej. A tam taniej, niech ma te kozaczki, tam będę się, nie? Tak trzeba myśleć. Tak, zajęty myśleniem, jaki chciałbyś być, przestaniesz przejmować się tym, jaki jesteś.